Do rozgrzanego garnka wrzucam taką kostkę masła. Wam pokażę w ogóle, jakie ja masło używam. Polecam serdecznie. I roztapiamy. Masło nam się powoli roztapia, a w międzyczasie wrzucam jedną dużą cebulę pokrojoną w kostkę i dwa pory drobno pokrojone. I lekko wszystko zasmażamy. Czasu do czasu można przemieszać. I lekko to dusimy teraz. Kiedy mamy wszystko już fajnie zezłocone, wlewamy pół litra bulionu. W moim przypadku jest to bulion warzywny i dodaję kilogram słodkich ziemniaków albo batatów. Też tak są nazywane w Polsce, wiem. U mnie słodkie ziemniaki. I zalewam wszystko wodą. I tutaj, moi drodzy, mam 2,5 kilo marchewki odpadków po robieniu soku. Tutaj wam pokażę lepiej, żebyście widzieli. Ogólnie wiórki. Te wiórki dodajemy, proszę ja was, do naszej zupy. Starajcie się nie robić bałagan, zwłaszcza jak typu wasz generał stoi za plecami, tak jak w moim przypadku, i odczuwacie wewnętrzną presję. Ja mam tutaj 3 litry na stan obecny wody, ale już widzę, że dodam więcej. To ma być taka zupa krem, więc też za dużo wody nie dodawajcie. Ale z tego, co widzę, moi drodzy, to ja nie będę dodawał więcej wody. Mi odpowiada ta gęstość. I teraz to wszystko gotujemy. Kiedy ziemniaki będą już miękkie, wszystko miksujemy. Zupa mi się już powoli zaczyna gotować. Na tym etapie dodajemy jedną puszkę mleka kokosowego. W moim przypadku jest to 400 ml. O panie, jakie to jest piękne! Pięknie, bum, poszło. Zupa ugotowana. Wyłączamy. I teraz to jest bardzo ważna rzecz, żeby ziemniaki nasze były ugotowane. Wyławiamy sobie jeden. Jeżeli nam się rozpada, jest idealnie. Następnie dodajemy jedną łyżeczkę curry. Dwie łyżeczki kurkumy. Ja tak wrzucę, mam końcówkę, muszę kupić. Dwie łyżeczki kurkumy. Ja teraz dodam wędzone chili. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Fantastyczna przyprawa. Daje takiego fajnego ciepełka, ale nie spala. Można naprawdę zdrowo sypnąć. Ja sobie tak typu daję. Weźmy dwie duże łyżki. I teraz to będziemy wszystko miksować. Jeszcze tak na marginesie, czemu jest bardzo ważne, żeby teraz były ziemniaki gotowane. Jak zmiksujecie to i będziecie chcieli dogotować, to po prostu ta zupa będzie tak gęsta, że to będzie reagowało jak po prostu lawa. Będą robić się bąble i będzie wybuchać i krótko mówiąc uświni wam całą kuchnię. No i miksujemy. I tak, kochani, prezentuje się nasza cudowna zupka z marchewki i słodkiego ziemniaka. Jak widzicie, ja tutaj serwuję ją z odrobiną śmietany i kolendrą. Bardzo mi smakuje te combo. Cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? Ja bardzo lubię też tą zupę tak serwować jako chłodnik. Jak na przykład nie mam czasu, to sobie po prostu do bidona wlewam i mam po prostu taki zamulacz. Mam nadzieję, że ta zupa wam się spodobała. Bardzo fajne zastosowanie na odpadki z marchewki, z soków. Tak przynajmniej mi się wydaje. Szkoda po prostu marnować produktów. I jeżeli film wam się podobał, proszę zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Bardzo by mi to pomogło. Prosiłbym również o udostępnianie filmów, żeby inne osoby mogły skorzystać. Jak również dzięki temu, moi drodzy, zwiększycie zasięg moich filmów. Cóż więcej mogę powiedzieć? Smacznego i moc z wami.